Witam wszystkich ponownie z lasu. Dzisiaj będzie na temat nagrywania filmów z racjami i różnymi daniami. Jak to wszystko w moim przypadku się odbywa i ile czasu to zajmuje. Niektórzy zapewne sądzą, że jak rację całodobową film trwa pół godziny, to nią można zjeść też w pół godziny. Albo, że jak krótki film trwa 10 minut, to on zajmuje mi zrobienie rzeczywiście te 10 minut. No niestety prawda jest zupełnie inna. No dlatego między innymi nagrywam ten film, żeby mniej więcej wszystko wyjaśnić. Aby nie było dziwnych komentarzy w stylu, jak ja mogłem całą taką wielką rację zjeść w pół godziny. No mogłem, ale to tylko na filmie. To jest tylko mały wycinek z tego, co ja w rzeczywistości robiłem. Więc zaczniemy od w zasadzie od czasu, żeby dojść na miejsce, wszystko porozkładać, aby może było normalnie nagrywać filmy. Także czas też na to trzeba mieć. No ale o tym to raczej nie będę wspominać już więcej. Zaczniemy od nagrywania małych racji w stylu Polska SR albo amerykańska MRE. Sprawa ma się następująca. Samo nagranie zazwyczaj trwa rzeczywiście krótko, bo w granicach 15 minut, no ale niestety w moim przypadku to jest całość zjedzenia tego wszystkiego, chociaż czasami nie jem wszystkiego naraz, trwa około 1,5 godziny, albo nawet i nieco więcej, w zależności ile tam pojedynczych elementów jest w danej racji. Oczywiście na ten czas jest wliczone też przygotowanie wody, na przykład na herbatę czy kawę. No i podgrzanie samego dania też jakiś czas zajmuje. No i później zjedzenie tego. Na filmie pokazuję tylko wyłącznie urywek tego w rzeczywistości, jak to trwa długo. No i oczywiście nie wszystko też zjadam do końca. Na przykład jakiś batonik to sobie zjem tyle, aby go nagrać na film, a zjadam go w rzeczywistości nieco później. Albo mam na drogę powrotną. To samo tyczy się do jakichś tam drażetek, czyli w stylu na przykład M&M'sy. To też tylko zjem i pokażę tyle, ile potrzeba, a resztę mam na później. Tak jak na przykład też suchary czy krakersy, to też jest to zjadane zazwyczaj w nieco późniejszym czasie. Zjem po prostu tyle, ile potrzebuję z pasztetem czy tam z jakimś dżemem, a resztę dojadam nieco później. No w całości to wiadomo, że kawa, herbata od razu, jak i główne danie, póki jeszcze jest ciepło. No i mniej więcej tak to się odbywa. No w niektórych racjach są jakieś duże elementy, na przykład paczka cukierków. No to tak samo. Jeden pokażę, zjem, a reszta jest albo w drodze powrotnej, chyba że jest to bardzo dużo tego, więc sobie zostawiam to po prostu do domu. Ewentualnie na jakiś inny wypad do lasu. Także mniej więcej mała racja, a ogólnie 1,5 godziny mniej więcej to zajmuje. Jeśli chodzi o duże racje całodobowe, to ja zazwyczaj taką dzielę na 3 części, bo dla mnie to są takie powiedzmy 3 obiady. Nie zawsze da się to dobrze podzielić. Bardzo fajnie jak jest na przykład w rosyjskiej racji są 3 puszki do podgrzania, także mam 3 świetne posiłki na ciepło. Gorzej jest na przykład z racją polską. Tam są 2 puszki do podgrzania. No a na trzeci dzień muszę zjadać te na zimno puszki. Plus tam oczywiście dodatki. No i tutaj to samo jest. Też to zajmuje trochę czasu. Nieco zazwyczaj krócej niż taka pojedyncza racja. No ale co najmniej godzinka minie zanim to zjem. No w zależności też ile tych elementów jest
w racji i jak to się da ładnie podzielić na trzy. Czyli w rzeczywistości taka racja, powiedzmy, jest dla mnie na trzy dni różne, czyli nagrywany jeden film jest w te trzy dni. No i zajmuje to od 3 do 4,5 godziny. I tutaj tak samo, jakieś podwójne elementy, na przykład suchary czy krakersy, są na późniejszy termin. Jakieś tam cukierki, batony też zazwyczaj zostawiam sobie na później, zazwyczaj na drogę powrotną. Także w pół godziny, o ile taki film tyle rzeczywiście trwa, nie da się za bardzo tego wszystkiego zjeść naraz. To się tylko tak na filmie wydaje, jak to łatwo jest zrobione. W sumie czasami się dziwię, jak żołnierze mają tyle czasu, aby takie obszerne racje zjeść, bo to trzeba po prostu siedzieć godzinami, jeść, jeść i więcej nic nie robić. No już nie wspomnę, że niektóre racje mają sporo pojedynczych elementów, sporo też napojów, także ciężko mi taką rację zjeść na przykład w zimą, gdzie raczej wolałbym za bardzo dużo nie pić, zwłaszcza jeśli to są napoje do zrobienia na zimno, chociaż czasami ja je zrobię też na ciepło, co nic przecież nie szkodzi. No najgorszą racją w zasadzie, którą nie dałem rady zjeść w 3 dni, na te 3 obiady, to była racja holenderska. Tam częściowo zostało na 4 dzień, tam tylko kilka elementów, trochę napojów, bo po prostu tych napojów tam akurat było bardzo dużo. W niektórych brytyjskich tak samo jest sporo napojów i ciężko za bardzo to podzielić tak na 3. Oczywiście tam nie pokazuję zazwyczaj na filmie takich podwójnych rzeczy. Na przykład jak są 2 herbaty te same, to pokażę tylko jedną. To samo tyczy się tam jakiejś kawy czy różnych napojów. Jeśli są oczywiście różne, to pokażę wszystkie. Jeśli są podwójne, to jest to do wypicia na później albo w inny dzień. Także racja, zrobienie racji całodobowej trochę trwa. No i zrobiona jest to nagrywana w 3 dni. Różne. Także ja nie siedzę w lesie godzinami i nie wcinam wszystkiego naraz. Tak to sobie można zrobić w domu i później ewentualnie część zostawić na później albo na drugi dzień, włożyć do lodówki. W lesie się tego nie da. Chyba że się chodzi w 2 osoby, to da się to ogarnąć. A tak w jedną nie za bardzo. Teraz sprawa pojedynczych dań. Tu jest w zasadzie sprawa najprostsza. Nie zawsze zajmuje to zbyt dużo czasu. W zależności też, co jest podgrzewane, czy to jest gotowe, czy trzeba długo czekać na samo podgrzanie tego, na zagotowanie się wody i zalanie posiłku, jak przy liofilizatach, czy tylko zwykłe podgrzanie puszki w kilkanaście minut. Także to są w zasadzie najkrótsze filmy do zrobienia. Jako że niektóre dania są mało kaloryczne, to ja oczywiście sobie po zjedzeniu głównego dania coś tam sobie podjadam zawsze. Bo w końcu muszę mieć jakąś siłę do chodzenia po lesie. Nie siedzę cały czas, przecież nie jem i później nic nie robię, tylko po prostu zazwyczaj sobie chodzę, szwędam się po lesie po kilka godzin, ewentualnie jeżdżę rowerem. W zależności, jak w danym dniu to będzie wyglądało. Oczywiście zdarza się tak, że jeśli danie ma mało kalorii, jakieś powiedzmy danie w puszce, czyli w okolicach 300 lub poniżej, to czasami sobie dołożę taki kubek z jedzeniem, no, który uzupełni mi tę kaloryczność całości. To też oczywiście nie jest jedzone jedno po drugim, tylko na przykład jedno danie zrobione jest teraz, a drugie na przykład za godzinkę. No w międzyczasie tutaj tak tam nagrywam jakieś inne filmy z jakimiś gadżetami, także ja się za bardzo nie nudzę w tym czasie.
Teraz, jeśli chodzi o składanie tych wszystkich filmów do kupy. No najprostsze to oczywiście z jakimiś małymi gadżetami albo z małymi daniami, bo to jest chwila, moment. Zazwyczaj to nie zajmuje dłużej niż pół godzinki. Znaczy, najpierw trzeba przeglądać materiał, złożyć do kupy wszystko, jeśli jest to złożone z kilku części, coś tam wyciąć, coś tam wkleić, no to powiedzmy, że mniej więcej pół godzinki. I później wygenerowanie tego pliku. Już nie liczę czasu, jak to trzeba wrzucić na YouTube'a, bo to też w sumie tylko zazwyczaj kilkanaście minut. A jeśli chodzi o rację, no to tu już jest więcej takich pojedynczych scen zrobionych, więc to trzeba nieco dłużej posiedzieć, wszystko połączyć ze sobą, też coś tam dodać albo ująć, odjąć. Więc przy małej racji to też sporo czasu zajmie, pewnie z godzinkę. No a przy racji takiej całodobowej, no to już jest robota na kilkanaście godzin. To już potrafi być ze 2-3 godziny nawet. No też w zależności zależy, ile to części jest tego, jak jest mało elementów do zjedzenia, czyli mało się nagra, no to szybko się to składa. A jeśli jest dużo elementów takich mniejszych, no to trochę to zajmie. Samo przeglądnięcie materiału też sporo zajmuje. Po wygenerowaniu takiego pliku oczywiście trzeba to oglądnąć jeszcze raz, aby sprawdzić, czy wszystko było tak, jak zamierzane miałem zrobić. Także na przykład film taki z racji całodobowej, który trwa pół godziny, najpierw sam materiał muszę przeglądać, który też zajmie pół godziny lub nieco dłużej. No i na końcu muszę ten film oglądać, co zajmie też kolejne pół godziny. No i później wgranie tego na YouTube'a to też tam niezbyt długo trwa. Całe szczęście, że w tej chwili mam trochę nieco lepsze łącze. Kiedyś trochę mi to zajmowało, teraz jest w miarę szybko. Komputer też jakiś czas temu zmieniłem, więc samo wygenerowanie takiego pliku nie zajmuje dużo czasu. Kiedyś to trwało kilka godzin. Teraz jest to w miarę szybko, powiedzmy. No ale i tak jakiś czas na to przeznaczyć trzeba. A jak ktoś sobie taki film ogląda, to później sobie tylko dziwnie pisze, o, tylko 10 minut film, tylko pół godzinki, chwila, moment, oglądnie się. No tak, tylko ktoś, jak ktoś nie nagrywa żadnych filmów, to nie wie, jak to długo czasu zajmuje takie nagrywanie i przygotowanie całości. I później smęci, że to za krótko, ewentualnie za długo. A jak za długo, to u mnie trwa to jeszcze dłużej. Więc należy z takim czymś się liczyć. Łatwo to sobie można nagrać taki film, jak teraz robię, gdzie tylko idę, gadam, takie coś zrobić w późniejszym terminie, to jest chwila, moment. No i tak będę musiał ten film jeszcze raz oglądać, czy to wszystko, to co mówię i to co pokazuję, jako tako wygląda w miarę dobrze. No ale to jest najprostszy film do zrobienia. Same gadanie, nic tu praktycznie nie trzeba ucinać, nic tu dodawać. Więc chwila, moment i będzie to zrobione. No to mniej więcej tak to w moim przypadku wygląda. Jak będą jakieś dodatkowe pytania, to jak wiadomo, można śmiało zadawać je w komentarzach. Na pewno odpowiem. No i to w zasadzie tyle w dniu dzisiejszym. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.